Leszczyńska policja ostrzega przed oszustami działającymi metodą na tzw. zdalny pulpit. Jak mówi Monika Rzymałka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, przestępcy na Twoich oczach mogą wypłacić wszystkie pieniądze z konta bankowego, a nawet zaciągnąć na Ciebie kredyt. Zdalny pulpit to oprogramowanie, które umożliwia innej osobie nie tylko podglądanie naszego monitora, ale też zarządzanie komputerem, w tym korzystanie z myszki i klawiatury, a także z zainstalowanego na dysku oprogramowania, wyjaśnia Rzymałka. Nie przekonał się o tym jeden z mieszkańców Leszna, który stracił ponad 50 tysięcy złotych. Mężczyzna we wtorek 8 lutego poinformował policję o dokonanym na jego szkodę oszustwie przy zakupie akcji giełdowych znanego koncernu paliwowego. Oszuści narazili mężczyznę na stratę ponad 50 tysięcy złotych, kradnąc jego oszczędności z konta oraz zaciągając kilkudziesięciotysięczny kredyt, relacjonuje Rzymałka. Cały proceder od momentu nawiązania kontaktu oszusta z mężczyzną, rozmowy telefoniczne, operacje na koncie, aż do chwili, kiedy pokrzywdzony nabrał przekonania, że padł ofiarą przestępców, trwały kilkanaście dni. Jak działają oszuści? W przypadku ofert szybkiego zarobku na kryptowalutach czy akcjach giełdowych, potencjalna ofiara odpowiada na ogłoszenie zawarte w internecie lub otrzymuje telefon albo e-mail z ofertą. Podczas rozmowy przestępca zapewnia o bezpieczeństwie całej transakcji i oferuje wsparcie techniczne w obrocie gotówką lub akcjami. Zadaniem nieświadomej ofiary jest na początek wpłacenie zaledwie kilkuset złotych na poczet zakupu papierów wartościowych po okazjonalnej cenie i zainstalowanie legalnego, ogólnodostępnego oprogramowania do obsługi zdalnego pulpitu. Oszust prosi o kod SMS z banku, dzięki któremu będzie mógł sfinalizować transakcję zakupu. Finalnie zamiast zakupić akcje giełdowe, kradnie oszczędności, a nawet zaciąga na nas wielotysięczne kredyty. W przypadku oszustwa na przedstawiciela wszystko zaczyna się od telefonu od oszusta, który podszywa się pod pracownika banku. Uwaga, na wyświetlaczu telefonu może pojawić się zhakowana wcześniej nazwa banku, w którym posiadamy konto. Wszystko po to, by ofiara nabrała przekonania, że faktycznie rozmawia z pracownikiem swojego banku. Dzwoniący najczęściej informuje o włamaniu na nasze konto. Przestępca oferuje pomoc w zabezpieczeniu konta i prosi o zainstalowanie darmowego, legalnego oprogramowania, dzięki któremu będzie mógł udzielić wsparcia technicznego. Instalując oprogramowanie do zdalnej obsługi pulpitu, przekazujemy oszustowi pełną kontrolę nad telefonem lub komputerem. Przestępca pod przykrywką wprowadzenia zmian zabezpieczających nasze konto prosi o zalogowanie się do banku. Kiedy to uczynimy, przejmuje pełną kontrolę nad operacjami na naszym koncie. Fałszywy przedstawiciel banku zamiast pomóc wypłaca wszystkie pieniądze. Jak zatem uchronić się przed oszustami? Najprościej rozłączyć się i samemu oddzwonić do banku, a decydując się odpowiedzieć na ogłoszenie, zachować szczególną ostrożność i zasadę ograniczonego zaufania. Nigdy nie wolno instalować oprogramowania, którego pochodzenia nie jesteśmy pewni. Pod żadnym pozorem nie należy nikomu podawać haseł do logowania w banku czy kodów SMS-owych potwierdzających wykonanie transakcji. A jeśli otrzymamy maila lub SMS z informacją o próbie włamania na konto, nigdy nie klikajmy w dołączone do wiadomości linki ani nie otwierajmy załączników, tylko jak najszybciej osobiście lub telefonicznie skontaktujmy się z bankiem.